Wczesnym rankiem myśliwy wybrał się na polowanie na niedźwiedzia, ale po godzinie łażenia po lesie zrobiło mu się zimno i wrócił do domu. Rozebrał się i szybko wskoczył do łóżka. Żona za spanym głosem mówi. Kochanie, to ty? Tak, to ja. Zimno na dworze? Strasznie zimno. A ten debil poszedł na polowanie. Siedzi gościu u dentysty. Dentysta już długo boruje mu zęba. Zachciało mu się zapalić fajkę, więc przerywa dentyście pracę i mówi Może zrobiłby pan przerwę na fajkę? Nie ma sprawy i wyrwał mu jedynkę. Facet był na wycieczce w Afryce. Jechał samochodem i zobaczył leżącego lwa. Lew miał przebitą łapę nożem. Facet podszedł i wyjął mu nóż z łapy. Lew popatrzył na niego jakby chciał mu podziękować. Chodząc odwrócił się i jeszcze raz spojrzał na faceta. Po kilku latach gość wybrał się do cyrku. Główną atrakcją był występ lwów. Jeden z lwów patrzył na niego takim wzrokiem jak tamten z Afryki. Po występie facet podszedł do tego lwa. Lew uderzył go łapą w twarz i odgryzł mu głowę. Okazało się, że to nie ten lew. Przychodzi jeść do mamy ze spuchniętą buzią. Jasiu, co się stało? Komar! Jak to? Komar cię ugryzł? Nie! Usiadł mi na twarzy, a tato łopatą go zabił. Pani pyta dzieci, jakim zwierzęciem chciałyby być. Zgłasza się Małgosia i mówi, że chciałaby zostać kotem. Koty są sprytne i lubią mleko tak jak ja. Brawo Małgosiu! Kolejny zgłasza się Jasiu. Słucham Jasiu, kim chciałbyś zostać? Chciałbym zostać wężem. Ty taki leniwy i chciałbyś zostać wężem? No tak, proszę pani, bo leżę i idę jednocześnie. Nauczyciel pyta dzieci, czy znają znaczenie słowa rarytas. Głasza się Wojtuś. Rarytas to coś wyjątkowego, na przykład smaczne jedzenie. Jasio zgłasza się do odpowiedzi. Słucham cię, Jasiu, co masz do powiedzenia? Rarytas to tyłeczek osiemnastolatki. Jasiu, co ty mówisz? Za takie słowa przyjdź jutro z tatą do szkoły. Na drugi dzień Jasiu przyszedł sam i siadł w ostatniej ławce. Jasiu, a dlaczego przyszedłeś sam i siedzieć w ostatniej ławce? Tata powiedział, że jak ty łeczek osiemnastolatki dla pana nie jest rarytasem, to pan jest gej i mam się od pana trzymać z daleka.